Cześć, witam Was ponownie na kanale Marco Polska Piłka. Dzisiaj będzie mowa o piłce nożnej na Śląsku. Tutaj będzie czwarta liga, jak również klasy okręgowe. Materiałów tutaj mamy dość sporo, bo naprawdę tych klubów jest tutaj bardzo, bardzo dużo. No, mam nadzieję, że materiał Was zainteresuje i obejrzycie go z ochotą. Także zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od czwartej ligi śląskiej, grupy pierwszej, i oto wyniki, które padły w 10. kolejce. Przemsza, Świerz, Gwarek, Ornotowice 2-4. Rozwój, Katowice, Sząbierki, Bytom 4-0. Jedność 32, Przyszowice, Polonia Łaziska 0-5. Warta, Zawiercie, Śląsk, Świętochłowice 1-0. Szczakowianka, Jaworzno, Unia Rędziny 5-0. Podlesianka, Katowice, Ruch, Radzionków 1-2. Raków II, Częstochowa, Unia Dąbrowa Górnicza 5-0. MKS Myszków, Unia Koszwaty, Mysłowice 3-2. I tabelka prowadzi Ruch Radzionków 28, na drugim Raków Częstochowa 27, na trzecim Myszków 21, na czwartym Warta Zawiercie 18, piąta Szczakowianka 17, szósta Podlesianka Katowice 16, na siódmym Rozwój 16, na ósmym Unia Kasztowy 15, na miejscu dziewiątym Gwarek 15, na dziesiątym Unia Dąbrowa 11, na jedenastym Przemsza Świerz 11 oczek, 12 to Śląsk Świętochłowice 10, 13 Polonia Łaziska Górne 10, no i tutaj już strefa spadkowa, to Sząbierki Bytom 9, Unia Rędziny 7 i Jedność Przyszowice jak na razie zgromadziła jedno oczko. Przechodzimy do następnej grupy, grupy drugiej śląskiej, i tutaj padły następujące wyniki w 10. kolejce. Spójnia Lądek, Kuźnia Ustroń 0-0. Podbeskidzie drugie, Czarni Gorzyce 0-3. Orzeł Łękawica, Tychy drugie 2-3. LKS Bestwania, MRKS Czechowice Dziedzice 2-6. LKS Bełk, Unia Księżyce 3-2. LKS Czaniec, Unia Turza Śląska 1-1. Piast 2 Gliwice, Czarni Góral Żywiec 0-0. Drzewiarz Jasienica Row Rybnik 0-2. I tabelka prowadzi GKS 2 Tychy, mający 23 oczka. Drugie miejsce zajmuje LKS Bełk 20, na trzecim MRKS Czechowice 17. Miejsce czwarte Unia Turza Śląska 17. Piąte to rezerwy Piasta Gliwice 17, na miejscu szóstym Drzewiarz 15, na siódmym Kuźnia Ustroń 15, na ósmym Spójnia 14, na miejscu dziewiątym Czarni 12, na dziesiątym Orzeł 12, z takim samym dorobkiem punktowym jest 11 LKS Czaniec, i Podbeskidzie drugie Bielsko-Biała na pozycji 12, też do tej pory zgromadziło 12 oczek. Na miejscu 13 Rybnicki Rob 11, no i mamy tutaj już strefa spadkowa, Unia Księżnice 9 oczek, LKS Bestwania 6, no i tabelkę zamyka ją Czarni Góral Żywiec 3 oczka. Przechodzimy teraz do klasy okręgowej grupy pierwszej i tutaj mamy Orzeł Biały Brzeziny, Gwiazda Chudów 3-5,
Burza Borowa Wieś, Górnik Borowinki Śląskie 5-0. Sokół Orzech Olimpia Boruszowice 1-3. Przyszłość Cichocice Sośnica Gliwice 1-2. LTS Łabędy Orzeł Mierdany 0-1. LKS Żyglin Silesia Miechowice 2-4 i Odra Miasteczko Śląskie Starcie Rakowice 5-0. Po 10 kolejkach liderem jest Darma, ma 27 punktów, drugie miejsce Odra Miasteczko 26, trzecie to Orzeł Mierdany 24, na czwartym Starcie Rakowice 19, piąte to Sośnica Gliwice 18, szósta pozycja Olimpia 17, na siódmej Gwiazda Chudów 14, ósme to LTS Łabędy 14, na dziewiątym Sokół 12, na jedenastym Silesia Miechowice Bytom 11, na jedenastym Orzeł Brzeziny mający 10 oczek, na dwunastym LKS Żyglin 9, na 13 Burza Borowa Wieś 8, na 14 Górnik Borowianki 6, na 15 Przyszłość Ciechowice 5 i na miejscu 16 ostatnim Czarni Pyskowice. Tak to się przedstawia w tym momencie. Grupa druga klasy okręgowej śląskiej. Sparta Szczekociny, Pogoń Kamyk 0-1. Unia Kalety, Klub Sportowy Pionki 1-2. Wiktoria Częstochowa, Orzeł Babienica, Psiary 7-0. MLKS Woźniki, Orzeł Kiełnrzyn 3-2. Znicz Kołbów, Listwara, Krzepice 2-1. Lot Konopiska, Jedność Boranów 2-4. Zieloni Żarki, gmina Kotominice 3-2. Amator Golec, Golce, Stradom Częstochowa 3-0. I tutaj prowadzi Wiktoria Częstochowa 24 oczka. Na drugim jest Znicz 24 oczka. Na trzecim Skra Druga Częstochowa 23 punkty. Na czwartym Klub Sportowy Pianki 23, na piątym Amator z 22 oczkami. Na miejsce szóstym Zielony Niżarki 16, siódme to MLKS Woźniki, również zgromadził do tej pory 16 oczek. Na ósmym Orzeł Kiełnrzyn 13, dziewiąte Warta Mystów 13, dziesiąta Pogoń Kamyk też 13 oczek i na 11 Listwara Krzepice 12, na miejscu 12 Lot Konopiska 12, na 13 Unia Kalety 11, na 14 Jedność Boronów 11, na 15 gmina Kołonice 7, na miejscu 16 Sparta Szczekociny 6, Orzeł Babienica na 17, 6 i tabelkę na 18 pozycji zamyka zespół Stradoma Częstochowa punktów 4. I przechodzimy do następnej grupy, jest to już grupa trzecia i tutaj pierwszy Chwalowice LKS Krzyżanowice koło Raciborza 0-5. Forteca Świerklany Silesia Lubomia 5-0. LKS Tworków Naprzód Borucin 1-0. GKS II Jaszczębie Promień Połomina 4-3. Klub Sportowy Krzyżanowice Unia Racibórz 2-5. Granica Rupytowa LKS Roszyce 0-2. Jedność Jejkowice Rymer Rybnik 0-0. Tabelka po 10 kolejkach, przewodzi w niej Unia Racibórz, która zgromadziła już 21 oczek, drugie to Forteca 21, na trzecim Krzyżanowice koło Raciborza 17,
na czwartym tworku 17, na piątym naprzód 16, na szóstym jaszczębie drugie 16, na siódmym LKS Raszowice 16, na ósmym pierwszy Chwałęcice 16, na dziewiątym zameczek Czennica 15 oczek, dziesiąta to jedność Jejkowice 14, jedenasty Rymer Rybnik 14, na dwunasty Płomień Połomina 13, na trzynastym Gwiazda Skrzyszów 12, na czternastym Granica Ropatawa 10, na miejscu 15 LKS 1908 Nędza 10. No i tabelkę zamykają dwa kluby, które do tej pory w tej grupie nie ugrały nawet punktu, czyli Silesia Lubomia bez punktów i klub sportowy 1905 Krzanowice również bez zdobyczy punktowej. Przechodzimy do grupy czwartej i tutaj padły następujące wyniki. Pogoń Imienin GKS 2 Katowice 0-1. Górnik Wojkowice RKS Grodziec 0-1. Górnik 09 Mysłowice Niwa Brudzowice 4-1. Źródło Kormotłów Ostoja Żeliszowice 5-1. AKS Mikołów Cyklon Rogoźnik 1-1. Górnik Katowice Zagłębie drugie Sosnowiec 0-6. Na miejscu trzecim, następny wynik to Sarmacja Będzin Sparta Katowice 1-5. Dalej CKS Czelać Grunwald Ruda Śląska 5-1 i Slavia Ruda Śląska zremisowała z Tęczą Błędów 2-2. W tabeli przewodzi rezerwy Sosnowca, Zagłębie drugie 25, na drugim AKS Mikołów 25, trzecie to Sparta Katowice 25, na miejscu czwartym CKS Czelać 21, na miejscu piątym rezerwy GKS-u Katowice 19, na szóstym Sarmacja Będzin 19, na siódmym Cyklon Rogoźnik 18, na ósmym Górnik Mysłowice punktów 18, dziewiąty to Górnik Wojkowice z 16 punktów, na dziesiątym Niwy Brudzowice 15, na miejscu jedenastym RKS Grodziec 13, na dwunastym Pogoń Imielin 12, na trzynastym Tęcza Błędów tutaj punktów 10, na 14 MK Górnik Katowice 9 oczek, na 15 to Slavia 7, 16 Grunwald 6, 17 Źródło 4, no i na razie ostatnią pozycję zajmuje zespół z Ostoi, no, który niestety nie zgromadził nawet jednego punktu, do tej pory w 10 grach ma 0. I grupa piąta, Piast Bieruń Nowy Ogrodnik Cielmiącice 1-2, LKS Studzienice Z Tychy 2-3, LKS Łąka Koło Pszczyny Stal Bielsko-Biała 1-1, Czarni Jaworze Pasjonat Dankowice 4-1, GLKS Wilkowice Rekord drugi Bielsko-Biała 0-0, ELKS Wielka Wisła Iskra Pszczyna 3-1, Juwe Jaroszowice GTS Bojaszowy 2-1, Klub Sportowy Bestwianka i MKS Lędziny 1-4. Tu po 10 kolejkach przoduje Rekord drugi Bielsko-Biała 26 oczek, na miejscu drugim Wilkowice 24, trzecie Lędziny 24, na czwartym Czarni 22, na piątym Zetychy 22, szósty to Pasjonat Dankowice 16, siódma Łąka Koło Pszczyny 14, na miejscu ósmym Studzienice 11, na dziewiątym Wisła Wielka 11,
10 to Juve 11, na 11 Iskra 11, na 12 Bojaszowy punktów 9, 13 Ogrodnik 7, na 14 Stal Bielsko-Biała punktów 5 i Klub Sportowy Bestwinka 5, no, a tabelkę zamyka nam Piast Bieruń z dorobkiem 3 punktów. I ostatnia grupa, która nam została, to jest grupa 6. I w tej grupie następujące wyniki. Spójnia Zembrzydowice, GKS Radzielowy 3-1. Bory Pietrzykowice, Beskid Skoczów 2-1. Podgórze Tempo Puńców 1-4. WSS Wisła, Metal Węgierska Góraka 3-1. Piast Cieszyn, Wisła Strumień 6-1. LKS Leśna, Koszarowa Żywiec 1-2. Podhalanka Błyskowice, Drogomyśl 1-3. I Soła Rajcza, Skłałka Żabnica 8-0. I tutaj jest to najwyższe zwycięstwo we wszystkich nawet klasach okręgowych w tej kolejce na Śląsku. Tabelę zaczyna Piast, ma 24 punkty, drugie miejsce Tempo 23, na trzecim Bory 23, czwarta Błyskawica 21, piąte miejsce Radziechowy 20, na szóstym jest Podgórze 17, na siódmym Koszarowa Żywiec 17, na ósmym Soła 17, dziewiąty Beskid 16, na dziesiątym WSS Wisła 15, jedenaste to Spójnia 13 oczek, dwunasta pozycja to Skałka Żabnica 8, czternasta Wisła Strumień 4, 15 Leśna 3, no i tabelkę zamyka drużyna Metalu Węgierskiej Górki również z dorobkiem 3 punktów. To by było tyle o wynikach właśnie czwartej ligi i klasy okręgowej śląskiej. Jak widzimy, w niektórych grupach mamy dosyć wyrównane właśnie te gry. Jeszcze ciężko jest określić, nie ma jakichś takich zdecydowanych liderów. W sumie wszystko jest na styku, tak samo jak i w czwartych ligach. Więc bardzo, bardzo ciekawie się te rozgrywki toczą i na pewno będą ciekawe oczywiście do samego końca. Jak wiemy, też chciałbym tutaj tak zahaczyć troszkę o naszą reprezentację. Wygrała ona z Albanią 1-0. Co do moich przemyśleń, to był to dobry mecz reprezentacji Polski, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj udało nam się, znaczy no nie udało się. Po prostu byliśmy zespołem bardziej mądrzej poukładanym, grającym sensowniejszą piłkę i może nie zagraliśmy cudownie, ale wystarczyło to do zwycięstwa. Na dzień dzisiejszy dziękuję, zapraszam Was też, bo dzisiaj już dzisiaj wraca nasza Ekstraklasa, więc zapraszam Was do oglądania tutaj tych spotkań. No a my spotkamy się pewnie w niedzielę na podsumowaniu Ekstraklasy, a potem tak jak już jest według rozpiski, czyli poniedziałek, wtorek, środa, klasy niższe. Zapraszam też do wysłuchiwania moich podcastów. No i do tego, żebyście lajkowali, subowali kanał Marco Polska Piłka. No, dorzucajcie też swoje komentarze, wyrażajcie swoje opinie, swoje odczucia, nie tylko na temat kanału, ale również na temat, którykolwiek by Was zainteresował. Na tyle będzie to dzisiaj. Dziękuję Wam i tak jak mówię, zapraszam do oglądania naszej Ekstraklasy. Może nie jest to najlepsza
liga na świecie, ale jest nasza i też fajne mecze można naprawdę zobaczyć, a naprawdę nie zawsze te mecze z innych lig zagranicznych są też ciekawe, bo sam też oglądam, więc wiem, nieraz można nawet na tych ligach hiszpańskich usnąć czasami na meczach, a nasze są fajne, a przede wszystkim Ekstraklasa jest też bardzo nieobliczalna, tu nigdy nic nie wiadomo, kto z kim wygra i naprawdę, naprawdę jest ciężko się ustosunkować, tym bardziej, że teraz mamy taki hit w kolejce, zagra Legia Warszawa z Lechem Poznań, no będzie to na pewno mecz pasjonujący, obydwie drużyny będą starały się go wygrać. A więc jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam ponownie.